Stanęli przed trudnym zadaniem. W zaledwie kilkudziesięciosekundowych filmach młodzież z wielkopolskich i zagranicznych szkół musiała opowiedzieć o trudnych losach Polaków. Ten konkurs jest jakoś wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Tak? Oni dzisiaj chcą, taki jest świat, żeby też o trudnej historii opowiadać w sposób dosyć taki skondensowany. Przez to, że mają kontakt z internetem od najmłodszych lat, oni też dzisiaj w inny sposób pobierają informacje o świecie. Konkursowemu zadaniu podołali wszyscy uczestnicy, jednak jury wyróżniło cztery wielkopolskie szkoły. Pierwszą, główną nagrodę otrzymał Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 z Jarocina. Jest to dla nas bardzo ważne, szczególnie dla mnie jako nauczyciela historii, tak, i no, od serca prawdziwej wielkiej patriotki, że możemy w ten sposób krzewić wśród młodzieży właśnie patriotyzm, tą polskość, że możemy o to dbać. I to jest dla mnie najważniejsze. I dzięki takim filmom młodzież angażuje się i jest to taka forma współczesnego właśnie patriotyzmu. Film zrobiony przez jarocińską młodzież przedstawia losy Polaków, którzy pierwszym transportem zostali wywiezieni do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Akcja działa się w oryginalnym wagonie, który przewoził ludzi do miejsca kaźni. Zawsze byłem związany w jakiś sposób z historią, jest to dla mnie codzienność. Jednak myślę, że mój znajomy, który brał udział również w tym konkursie, na pewno zaczął więcej czytać na ten temat. Oczywiście stopnie z historii również się poprawiły. No, myślę, że krzewienie takiego czegoś poprzez taki sposób jest czymś fajniejszym i lepszym odskocznią niż zwykłe siedzenie w klasie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, a trzecie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie. W konkursie Patria Nostra, który zorganizowano już po raz piąty, udział wzięło ponad 50 wielkopolskich i kilka zagranicznych szkół. Dzięki takim inicjatywom jak nasza przybliżamy historię Polski, tą prawdziwą historię młodym ludziom, a dodatkowo mają przy tym świetną zabawę, uruchamiają swoją kreatywność, tworzą filmy i animacje naprawdę na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, że robią to po raz pierwszy w życiu. Łącznie na nagrody dla uczestników konkursu przeznaczono 10 000 zł. Natalia Patyk, Teleskop.